O Boże, ale przeciwnik jest mądry. Nie wierzę. Kurwa, ty. Widełki na wieży i króla. Tracę wieżę. Żartowałem cię, pajacu. Mówiłem, policz wszystko spokojnie, żeby się potem nie bać. O, nie mogę, jeszcze chłop na coś napisał. Free wiesza, pisałem ci. To teraz usuń tą wiadomość i przeproś mnie, kurwa. Za darmo to nie ma nic. Ani w Polsce, ani w życiu, a tym bardziej w szachach. Dobra. O matko, a co my mamy na francuską ciekawego? No dobra, jest jeden taki wariant. Zagrajmy E4, D4, goniec D3. Ja to gram IRL. I no nie pamiętam wariantu całego, który trwa tam z 20 ruchów. O, jak on nie zagra C5, to wpadnę w lepszą pozę. Ja teraz zblokuję mu tą C5. Ty, no kumaty jest, bo chcę dojść do C5. Dobra, poddymmy. Nie, no to nie są dymy. Bo pomyślałem C4, C5, D5, kiwka, kiwka, skoczek B6, no i co? Dobra, spróbujmy. Jak zagra C... Ale gówno, ty. Nie, no ja wysiadam. Widzowie, wysiadamy. Hetman C2 broni pionka. C5 już nie jest problemem. Mamy przewagę. Chciałoby się wyprowadzić skoczka, ale stracę pionka, a to jest za dużą stratą tempa, I guess? Zagrajmy A4, taką pułapeczkę, on zagra A5, to jest pewne, jak coś. Dobra, koń C3, on w ogóle zrobił tu i tu, więc giga zlamił. Teraz po C5 mam nawet, wow, ale gratuluję mózgu, nie? Okej, okay, kiwka, kiwka. Dobra, uwaga widzowie, D5, bicie, czyli wygrywamy trajta. Możemy natychmiast stracić jego tempo. Przeciwnik traci, a my nie, to taka polska zasada, że jest dobrze. Dobra, fajnie, fajnie, bo jest stompowany. Teraz pytanie, którą wieżą. Pytanie, czy tak chcemy ustawić wieżę, czy bardziej chcemy tak ustawić wieżę. W moim odczuciu lepiej będzie tą wieżą pójść tutaj, a tą trzymać tu, a w razie czego przejść na linię C. Także realizujemy to. Patrzcie, jakie chłop robi ruchy. Przód, tył, przód, tył. Tragedia, tak nie grajcie jak coś. Zanotuj w notatniku. Patrzcie, on nie ma posunięć, nie ma B5, A5 słabe. Okej, okay, wieża tu. Czy coś mu to da? Mimo nie, idzie gońcem. Dobra, uwaga, tu kiwka, 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 kiwka. Dobra, jaki cwaniak ty. Patrzcie, A5. Żeby już w ogóle odebrać mu wszystkie marzenia. I teraz hetman B3 i plan D5. A, miałem was na Discordzie spytać, jakie kolejne kursy chcecie. O, to może zapytam nie tylko widzów z Twitcha, ale zapytam też widzów z YouTube'a. Czy jesteście zainteresowani jakimś kursem debiutowym, albo czegoś chcielibyście się dowiedzieć w szachach? Bo mogę zlikować, że kolejne kursy, które będą, nie będą tylko debiutowe, a dotyczą wiedzy. I to wiedzy arcymistrzowskiej. Igor zrobił dobrą robotę, wykonał kawał dobrej roboty. Dobra, to posunięcie, moi drodzy, jest wątpliwej jakości. Plan jego zdobyć tego piona jest dosyć zabawny, bo zobaczcie, tych dwóch zabijaków ma prosty cel. Ale cel, ty, wysiadamy. A6, zobacz, A6. I rozbita jest ta poza, on tego przyjąć nie może, bo traci. Oho, aż mnie coś zabolało wewnątrz. Zobacz to, ty, widzowie, widzicie to? No tą pozycję jakby... O, przestań mi to robić, a ty masz 1500. Nie, ja wysiadam, nie? Nie będę z takim graczem grał. Dobra, teraz full skupienie, żeby nie wypuszczać. Czy wprowadzamy skoczka? Oczywiście, że tak. Jeszcze jak? No to jakby tutaj powinno dojść do kiwki, kiwka i kiwka. Taki jedyny wariant, który coś mi odzyskuje jeszcze, tak? Dobra, wow, 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 wow. Dobra, patrzcie na to. Gnębimy go, wracaj. Co chłop robi, nie, w tej partii? Co chłop robi? Nie wierzę. Dobra, jakby... Wow, nie grajcie tak w szachy. Naprawdę. Dobra, centralizacja kolejnej figury. Najlepsze jest to, że grożę tu. Zobacz, odwrócę to, to wygląda jak znęcanie się. Chłop nie ma ruchu wieżą, nie ma ruchu hetmanem, nie ma ruchu gońcem, nie ma ruchu skoczkiem, bo traci. I nie ma ruchu skoczkiem oprócz tego. Przecież to gdzieś popłakać. Ja o Boże! O, moje serce! No wykonać takie posunięcie w takiej pozycji? Nie, tak to nie. To jest k***a gromad. Najlepsze jest to, że on cofnął tego skoczka i jedyne co może z nim zrobić, to pójść tu. To jest max. No dobra, ja, patrzcie. Ja tu zbiję, cofnę i dojdę po hetmana, opinia? Nie, jak on tutaj wróci, to zaproponuję mu remis. Obiecuję. Wow, rozwojowy ruch. Szkoda tylko, że podwala, bo teraz bijemy tu i kolejnym ruchem jest zdobycie tu. Dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję, Krzysztof201.pl. Czołem. I teraz, moi drodzy, kwintesencją naszej myśli, zobaczcie, nie ma co się skupiać na jakichś obronach, prawda, bo można by bronić oba te gońce ruchem hetman A4, można kminić jakieś dziwne ruchy, Kongo, po co? Pchasz piona. Ale boli, boli ta partia. Trochę zachowałem się jak tyran, serio. To już jest koniec. Napisał wiadomość. A game that I could never win, right? It's not like you have no chances. I'm making a speed.
run. Your points you will get back. Sorry about that. I'm 2400. Napisałem mu. Patrzcie, jaki kulturalny. Nie zwyzywał mnie, tylko zadał pytanie i ja mu nawet starałem się grzecznie odpowiedzieć. Aż mu dam, że grał fair. GG. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda z tego nerdowskiego punktu widzenia. Ja pierdolę, dobra. Chodzi o to, że jestem zaskoczony tą wysoką dokładnością, bo to pozycja po E4, D4, koniec D3. Takie powolne bzykanie, nie? No nic. Go next. Dobra, mamy gracza 1400 z Belgii. Co ja mogę zagrać po D4? No to już możemy tradeować, pokazywać normalne debiuty, takie high elo. Pokażę wam jeden z moich ulubionych debiutów swego czasu, który gram nawet na żywo, na szachach klasycznych. To się nazywa, moi drodzy, Gambit Wołżański. Jak to jest Sigma? Oddajemy dwa piony, żeby napierdalać na skrzydle hetmańskim. Po tym ruchu giga nudy. Widać, że przeciwnik nie ma charakteru. Wow, tego to się nie spodziewałem. A gdzie leży? Gdzie leży Wołż? Nie, nie, nie. Gambit Wołżański od rzeki Wołga. Kur. Chociaż Random Bruce może by znalazł lokację tego państwa, miasta, sam co sugerowałeś. No dobra, wcale tak dobrze nie wyszedłem. Za szybko B4. Czy ja nie mogę tego zbić za darmo? To już jest ten moment, że ja głupieję. I generalnie po jakiejś głupiej odpowiedzi rzędu goniec D3 mogę świrować i zagrać hetman F6. A co ma Wołga do szachów? No to, że po prostu nazywa się to Gambit Wołżański. A co ty myślisz, że jak jest partia hiszpańska, to ona w Hiszpanii została stworzona? Dobra, możemy nawet poddymić, zagrać tak. A nie, nie możemy. Uwaga, bardzo ważne, zobacz. Po zbiciu, król bije, dajemy szacha, hetman F3, bijemy wieżę, a on bije pionkiem i mamy tu jakieś problemy. Jezus, czy mi się chce tyle liczyć? O boj, widzowie, chce mi się czy nie? Co będzie lepsze, hetman F6 na bezpieczny, czy dymy, które mogą przynieść dziecko? Dobra, no... Poddymmy. W normalnych warunkach takie rzeczy trzeba liczyć bardzo dokładnie. Zresztą ja i tak wiem, że on nie zauważy tego, że ma tutaj bicie, nie? Jak zagra hetman F3, banuje cały czat. Banuje wszystkich. 0,6 na silniku. 0,45. 0,45, czyli przewaga pół piona. A on powiedział, że on nie gra z takim ziomkiem i wysiada. Wow. No tutaj widzowie... No dobrze, ja jestem waszym nauczycielem, nie pozostawię was bez tej wiedzy, bo podejrzewam, że jest dla was niezbędna. Zobaczcie proszę, jak powinno to prawidłowo pójść. Zobaczcie. Kiwka, kiwka i nagle kontra. Zobacz, tu i grozi mat w jednym. Nagle to ty jesteś atakowany. To jest bronione, to jest jakaś enklawa. Wow, aż zobaczę, co silnik tu mówi. Silnik pokazuje takie coś. No ale weź graj taką pozycję, człowieku, po co to ryzyko? Po co to ryzyko? Dobra, go next. Tak czy inaczej, na pewno nie powinien się poddawać. Dobrze, gramy z Hulkiem. E4, jo. Dobra, spróbujmy ten wariant. Hop. Jak prawdziwy Sigma oddajemy wszystko za darmo. No weź już, dobrze. Przed chwilą ten wariant ustawialiśmy, moi drodzy. Nie bądźmy głupi. Mieliśmy to przed sekundą. Nie wiem, kusi takie coś. O kurwa. Nie no, ja chyba muszę tak. Bo hetman B4 było ostre. Teraz mam takie coś. Ale po skoczku E2, jakbym dostał tego szacha, to nie mam jak obronić tych dwóch figur jednocześnie, bo hetman D2 strata. Trzeba byłoby się zastanowić. Ale tak czy inaczej jest dobrze. Tutaj dobrze wszystko stoi, nie? Bez kitu, jakby ogarnij patent. Te pola są bronione. Ale kurwa, spryciarz ty. Dobra, pokażę wam, jak zniszczyć marzenia przedszkolaka. Jego plan jest prosty i teraz uwaga, zanotuj. Po zbiciu oponent ten da szacha, a następnie zbije którąś z tych figur. W momencie, jak ja tutaj zbiję, dostanę szacha, zagram skoczek D2 i stracę tutaj. Daję szacha, on idzie na D8, no i pozycja jest niejasna. I powiesz, po co tak poddymiać? No właśnie. Kurde, ty. Widzowie, powiem ci szczerze, że ciężko. Mam też takie posunięcie, nie? Jak to ładnie wygląda. To tak ładnie wygląda, widzowie, patrzcie. Dobra, policzmy. Tu, H4. Dobra, wygląda jak ciekawe posunięcie. Ta pozycja jest o tyle niejasna, w rozumieniu inaczej, jest o tyle ostra, że ja mam te dwa piony mniej, owszem. O, zobaczcie, to jest zasada, o której chciałem powiedzieć. Pozycja była tak ostra, tyle wariantów. Tu trzeba było na prawo uważać, na lewo, kiwka, to, tamto. I przeciwnik się pogubił. Rezultat prosty. Biorę darmową figurę.
teraz można się poddać, tak? No, po takim czymś to jest jeszcze ostateczna odpowiedź przeciwnika. No, trzy piony za figurę. Myślę, że jestem na tym poziomie, że jestem w stanie to już wygrać, prawda? Napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Dobrze, zabezpieczmy pionka, przy okazji przygotujmy króla do ucieczki. Po zbiciu jest bicie, po zbiciu bicie. Oczywiście wiem, kusi tutaj bić, prawda? Ale zobaczcie, że jest kluczowe związanie. No kurde, nie wpadłbym na to. Jakby, moment. Zawsze na taką reakcję zadajcie sobie najpierw jedno kluczowe pytanie. Po co przeciwnik tak zagrał? A kiedy już wiesz po co i uznajesz, że to jest gówniany ruch, to powiedz, ach, klasik i po prostu zbij to za darmo. O Boże, ale przeciwnik jest mądry. Nie wierzę. Kurwa, ty. Widełki na wieżę i króla. Tracę wieżę. Żartowałem cię, pajacu. Mówiłem, policz wszystko spokojnie, żeby się potem nie bać. Nie mogę, jeszcze chłop na coś napisał. Free wieża, pisałem ci. To teraz usuń tą wiadomość i przeproś mnie, kurwa. Za darmo to nie ma nic. Ani w Polsce, ani w życiu, a tym bardziej w szachach. No i tym samym mamy już dwie figury więcej, tak? Kiwka, jeszcze jedna kiwka, roszada i chillera. Może nie będę primowował, bo się chłop pogubi. No i co? No i koniec. I co w tej sytuacji przeciwnik może zrobić? Próbować, tak? No dobra, i teraz uwaga, znowu. Jak to zrobić, żeby nie przegrywać partii, gdzie masz tak dużą przewagę? Uwaga! Żeby nie przegrywać tak dużej przewagi, co robić? Po pierwsze, wymieniaj figury, które stanowią dla ciebie zagrożenie. Rym cym cym. Pierwsza wymiana. Chłop nawet nie ma jak przed tym uciec. Jakie widły, chłopie, widły na piona A7? Ta wieża to centrum miasta, a to jest jakiś wypizdów, k***wa. Jak tam pójdziesz tym koniem, to kto wie, czy ty wrócisz z tej wojny. Kiwka, tu się nie skupiaj się na jakieś pionki, chłopie, ty chcesz dać mata i skończyć partię. Ty mi piszesz o pionku A7? Nie myśl w ten sposób. Nie ograniczaj swojej głowy do myślenia w sposób tak prymitywny. Masz dwie figury więcej, a ty robisz polowanie na piona? Chłopie, to jest twój cel. Inaczej wysiadamy. O proszę, jaki ruch. Aha, C5, no tak, bo ja pomyślałem, że on sobie dziurkę dla króla robi. Ta, ty no, jak będzie taki łańcuch pionowy, to będzie ciężko przez to się przebić, co? Dobra, to pokażę wam uniwersalną zasadę, jak wygrywać, okej? Ale powtarzam, ona jest na tyle uniwersalna, że nie zawsze działa. Oddajemy to, co mamy w przewadze. I to już wystarczy, tak czy inaczej będziemy mieli wygraną, bo dalej mamy figurę więcej. Przy ogromnej przewadze, jak leciutko ją obniżysz, a pozbędziesz się nieprzyjemności, to wiesz. To super. A mogłeś dać widły na piona, nie no, chyba za takie pisanie to... Halo? Piękna jest pozycja teraz. Oczywiście nie wpadamy w pułapki typu mat w jednym, nie bijemy piona. Nie no, Klumbus, który napisał król H1, ty powinieneś dostać nagrodę Darwina, nie? Wow, Doda, nie daj się. Ostatni raz tego słuchałem, jak miałem 5 lat. I zobaczcie, czy nie jest pozycja łatwa? W momencie, kiedy był ten łańcuch, to było trochę optycznie nieprzyjemne. Może by jeszcze popchał jakieś pionki, wystraszyłby się, mieszane miałbyś uczucia. Po co sobie sprawiać złe samopoczucie? Rozbijasz mu to, za chwilę to zbijasz, za chwilę to zbijasz, za chwilę tu i gdzieś tam mat. Ogólnie muszę wam przeczytać jeden komentarz na YouTube. Poczekajcie, wykrzyknik film se napisze na czacie, żeby od razu włączyć. Dobra. Chłop napisał, ogólnie zawsze mam bekę z tych clickbaitowych materiałów na YouTubie, ale obejrzałem serię Kreta i faktycznie wbiłem 100 elo na czeskomie. I to nie jest opłacony komentarz. Poważnie, dziękuję za zaufanie. Czekam, aż będziecie pisać, że kursy wam pomogły, no ale nie dodałem na stronę możliwości pozostawiania opinii, więc ci, co kupili, nic nie mówią, no i... Nie no, że wbił 100 elo w górę. Czyli na przykład z 1400 na 1500. Sam sobie zacznie pisać opinię, jak nie masz opinii od ludzi? Ha, już był taki jeden. O, a oleję to. Po co mieć dwa zdwojone? Jakby pion jest pion, jesteśmy tak uczeni. Ale potraktuję to jako darmowe tempo dla króla o jeden do przodu, tak? Może jeszcze przy okazji chłop się zbejtuje na to, żeby dostać mata. Znaczy, żeby stracić wieżę, a jednak nie. No dobra, i teraz uwaga, znowu. Jak tą pozycję wygrać? Przede wszystkim znajdź atut, który chcesz pieścić. Dla mnie tym atutem będzie ten pionek. Po drugie, goniec będzie przyczepiony do piona. Mam takie proste myślenie chłopa ze wsi. Takie jest najlepsze. Chłop to będzie bronił, to ja sobie podciągam króla. Nawet nie broni. Dobra, i teraz będziemy pchać to. Ja już mogę oddać w tej pozycji wszystko. Czyli mogę nawet oddać tego gońca. Wow, dobra. No i tu. Tu i tu. GG, lecimy nexta i gramy na Wikinga, oczywiście ruch E4 w pierwszym. Który wariant? E4, E5 poszło, co gramy? Oho, proszę bardzo, odjeba od kaski, jakieś pierdolele z grzybnią, że a taki guciowiteczek nasz kochany mimo kasy wpierdala kocie żarcie, swój chłop. Nie chcę się przechwalać, ale ostatnio też jadłem kocie żarcie. Znaczy ostatnio, no spróbowałem tylko jednego chrupka, jak byłem pijany.
Ty, tu się chyba E5 wtrąca. Siema w ogóle, Bubnik. Bubnik, będziesz chciał jeszcze grać w tego quizy? Brain Show. Okej, okay, to co teraz widzimy, moi drodzy, to jest pozycja wyjściowa po debiucie, który sobie przed chwilą wymyśliłem. Dosłownie taki sobie wymarzyłem i tak stanęło. Mam pewne obiekcje do ruchu goniec D3, ale chcę wam pokazać fajne poświęcenie gońca na H7, jak Bóg pozwoli. Kim jest Bubnik 2? Szefem. Roszada. Gracz solo, ale inteligentny. Dobra, wprowadzam kolejną figurę. No, ten pionek jest zaletą i normalnie też by można to było zbić, ale jakoś podpowiada mi intuicja, że to jest najlepsze posunięcie i po tym biciu to jest najlepsze. A? No dobra, to jest, widzowie, niewiarygodne. Jak macie 1600 i podwalacie figury w jednym, to jesteście prawdopodobnie w najlepszym miejscu w swojej karierze szachowej, bo wystarczy tylko robić zadania, żeby nie podwalać. To takie proste. I teraz uwaga, związanie, liczysz jakieś k***wa warianty, wszystko ci stoi pod biciem. To zamiast liczyć nie wiadomo co, po prostu przyznaj się, cofnij, pobroń przez jeden ruch. I tyle. Nie, bicie H7 nie działa, drogi widzy, bo po zbiciu H7 król bije, skoczek G5 szach, masz hetmana pod biciem i on może poświęcić hetmana. Kiedy ty zdobędziesz hetmana, to ty tracisz hetmana. Zanotuj. No dobra, no teraz już mam luzik, tak? Mogę grać tu, mogę grać tu, mogę grać tu. No ale najlepiej chyba będzie zagrać tu, żeby trzymać strukturę w ryzach. Po zbiciu mam po prostu darmowego gońca więcej. Jutro mam randkę, a nie słuchałem twoich rad. Co ty na to? No co ja na to? No jakby gratuluję, kurczę, to twój duży sukces, twoje życie. Cieszę się twoim szczęściem, nie? Oh yeah, oh yeah. O proszę, pamiętacie jak powiedziałem, że zero kursów dzisiaj zostało sprzedanych? To dzisiaj kupił. Kupiła nawet, proszę bardzo. Jedna osoba. Widzą, ale przy prowadzeniu takiej działalności jak strona z kursami, to cieszy cię każda jedna sztuka. Bo w momencie, kiedy ktoś od ciebie kupi kurs, zaufa, spodoba się jeden kurs, to potem kupi drugi kurs, potem kupi trzeci. Nie mówiąc o tym, że bardzo zależy mi na jakości i feedbacku. Zobaczcie, jakie piękne związanie. Nie ma F6, bo tutaj jest atak, nie? O, poleci dalej, no właśnie. Pyk, chodzi bicie. Widzu, nie słuchaj rad Barteczka co do randek, bo skończysz tak, że będziesz trzepał kapucyna w szafie, gdy twój kumpel puka twoją laskę. Nie warto. No ta figura więcej... A nie, ja nie mam figury więcej. Zaraz. A nie, mam wieżę więcej. Dobra, ty. Jak ja często się gubię w tym. Boże święty, to już kolejny raz, kiedy mam figurę więcej, a żyję w deluzji, że nie mam. No i widzicie, no po prostu centralizuję figury, wymieniam wszystko. Trzeba będzie dodać, moi drodzy, zakładkę opinii, żebyście mogli pisać, co sądzicie o stronie z kursami, żeby nigdy nie było niedopowiedzeń. Dobra, i wprowadzam ostatnią figurę do gry. Mamy już wszystko. Jak wyjdzie drugi sezon Gambitu Królowej, to kret zniknie z internetu, bo tyle zarobi kasy od noobków. Nie no, te kursy są raczej dla takich kretów, które już coś tam grają w szachy. Dopiero kursy, które będą początkowe, będziemy tworzyć, czyli od zera. Bo zgaduję, że są jakieś osoby nawet na tym kanale, które nigdy w szachy nie grały, a może chciałyby kiedyś spróbować. Dobra, wprowadzam na siódmą linię, następnie druga, siódma linia. Prosty cel. Co sądzisz o serialu Gambit Królowej? Nie wiem, nie oglądałem go. Fajny z ciebie fan szachów. Ty, ale ty wiesz o tym, że Gambit Królowej to taki serial typu... Tak jak powiedziałbyś, że dla fana motoryzacji on musi obejrzeć auta. Czy umiesz grać w szachy w głowie? Tak. Czekaj. Gdzie? W figurach? Blindfold, dobra. Dobra, no to teraz jak widzicie szachy wy, a jak widzę szachy ja? Dobra, najpierw się muszę dowiedzieć jakim gram kolorem. Czarnymi. Poszło D4. Koń F6. Tu będę musiał być trochę skupiony. C4, skoczek C6. Skoczek C3, to ja gram E5, on gra D5, ja sobie tutaj cofam, mam taki motyw. Dobra, skoczek C7. Najlepiej jakby zagrał teraz goniec D3, znaczy E4. No dobra, ja chyba mogę tutaj skoczka G6 mimo wszystko, tak? D6 nie jest potrzebne. Proszę, goniec D3, przegraj partię w miniaturce. Będzie przezabawnie, jak po gońcu C5. Jak jest kumaty, to skoczek F3 zagra. No i zagrał. No to mam dwie drogi do wyboru. Tom i goniec C5. Wydaje mi się, że ta jest lepsza. Tylko będę musiał to zbić i dopiero D6, bo podwalę figurę. Nie wiem, ja nie widzę tego motywu na razie, ale goniec D3. To ja to biję. Gram sobie D6. I zajebiście. On tutaj zbił, więc mamy za chwilę roszadę. Dobra, to ja też roszada. No i co? No, jego plan? Ciężko wskazać. Ja zagram... To jest słabe. Chociaż czy ja wiem, takie słabe? No dobra, mogę zagrać H6. Nie no. Odjęło mu totalnie od tych trufli. 2K ludzi patrzy, a ten macha kursorem po pustej planszy. Leki police. To wygląda jakbym był akustyczny teraz, co? H3 w tej pozycji? Ale nie mogę zbić. O, co tu stoi? Co tu stoi? Dzięki za suba. Dobra, czekajcie, przypomnę sobie. Jakieś strzałki debil narysował jakiś.
A, tam pion stoi. Okej, okay, dobra. To dużo zmienia. Dziękuję Orzeszko oraz Pietario za suba. Dobra, B6. Oszust? Czym oszukałem? Przypomniałem sobie notację. B6, A5. Skoczek H2, ale lipa. No dobra, tutaj nie mogę, bez sensu. O Boże, weź to teraz wygraj, człowieku, to jest partia na 100 ruchów, no. Boże. Dobra, zagram skoczkiem na F4. Zawsze jakiś progres, tak? Może wpadnie na taką pułapkę tu i H5 dostanie. Kochali się namiętnie w męskiej publikacji. Tak, ta partia jest widoczna tylko dla subskrybentów. Jak macie suba, to widzicie szachownicę. Jezus, wieża E2. Nie, no tak nie można grać, tak się nie gra. No. Dobra, tutaj gramy hetmanem. Zaraz, bo tu stoi pionek, tak? Dobra, jeżeli tutaj stoi pionek, to goniec jest blokowany. Dobra, stoi. To git. Grożę matem w jednym. Dzięki, Luke B4. Nie no, okłamałem cię. Tak naprawdę to nikt nie widzi. Subskrybenci też nie. Czy potrafiłbyś zagrać z kimś po prostu mówiąc sobie ruchy? No tak, szachiści, jak na przykład jak jechaliśmy na turniej szachowy, to graliśmy sobie w głowie i ten, mówiliśmy sobie ruchy. Jechaliśmy pociągiem i E4, on odpowiadał E5 i tak sobie gadaliśmy. No i teraz hetman F3, ja biję, on bije, ja gram F5, bitka, no i teoretycznie lepsza końcówka. Tylko gdzie ja mam konia? A, tu. Ty, to jaką ja mam jeszcze figurę? Gońca mam! Ja mam gońca? Boże, to ja już wygrałem! Zapomniałem fuj, że mam gońca. Nie zauważyłem, ale jaja. Dzięki za suba. No dobra, no to teraz jeżeli dobrze widzę, to tutaj wchodzi bicie, jo? O! Dobrze? I mat. Dobra, GG. Zero błędów. Boże, no jak miały być błędy, jak partii nie było? Dobra, zobaczmy, co nam się wydarzyło. On tu zagrał pionem, nie hetmanem! Ja byłem pewien, że tam jest hetman. To jest farc. Widzowie, ja byłem pewien, że tu poszedł hetman F3. Dlatego to zbiłem. Ja w ogóle tej wieży nie widziałem. Tak se na farta zagrałem, bo policzyłem, że hetman tu stoi, więc bicie. Hetman bije i mat. A tu jest wieża. Ale bym się zdziwił. Ale bym się zdziwił, nie? No i to jest pozycja. To jeszcze widziałem, że tutaj mogę zagrać tu. Tu przez chwilę się zastanawiałem, czy nie mogę zbić. Zapomniałem o pionku E5, no ale przypomniało mi się, że tak stoi. No i tutaj, wiecie co, jak widzę tą pozycję raz jeszcze, to teraz jak już widzę partię, zagrałbym skoczek F4. Ale prawda jest taka, że B6 też jest bardzo dobre. Blokuje C5, oddanie pionka, popsucie tego troszeczkę. No i po A4 też bym zagrał A5, jakbym widział pozycję. No i teraz przeszedłem do szybkiej kontry. Ten ruch był giga słaby i natychmiast pokazałem dlaczego. Tu przeciwnik myślał, że ja chcę dać mata, to nieprawda. Przypomniało mi się, że mam gońca na C8. Zbiłem, no i skończyłem. Na obiad jadłem wrapa.